Czy też tak macie, że jak spotkacie ciekawą osobę, to chcecie z nią od razu porozmawiać? Czy też tak macie, że jak interesuje was jakiś temat, to chcecie go pogłębić tak mocno, jak tylko się da? Ja tak mam. Sebastiana poznałem ładnych kilka lat temu. Firma, w której pracuje Sebastian, w ciągu minionych 5-7 lat przeszła kolosalne zmiany. Od produktu i dobrej ceny do ekspertów od środowiska pracy. Od uczenia się od branży BSS do stania się doradcą dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Wątków w naszej rozmowie pojawiło się wiele. Zapraszam na odcinek w duecie z... Ale o tym za chwilę. Niech mój gość przedstawi się sam. Oto 160. odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Zapraszam. Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to jest podcast BSS bez tajemnic. Dzisiaj po raz kolejny spotkanie w duecie z... Sebastian Osuch, dyrektor miast regionalnych w nowym stylu. No właśnie, Sebastian, dyrektor miast regionalnych w nowym stylu. A co to jest nowy styl? Nowy styl to firma rodzinna, firma meblarska, która też... już może nie jest stricte produkcyjna, a bardziej produkcyjno-doradcza. Firma założona 28 lat temu przez dwóch braci, którzy nadal aktywnie są w tym biznesie. Na co dzień dostarczamy rozwiązania kompleksowe, biurowe dla naszych klientów z bardzo różnych branż. Między innymi z branży nowoczesnych usług dla biznesu. No i tutaj jest ten punkcik, który nas mocno połączył, bo rzeczywiście podcast mój dotyczy rozmów na temat tego, co dzieje się w świecie tak zwanych nowoczesnych usług dla biznesu, w świecie BSS-u, a nowy styl jest jednym wręcz z kluczowych graczy, jeśli chodzi o dostarczanie w Polsce. No właśnie, ale czy tylko w Polsce rozwiązań meblowych do sektora BSS? Zdecydowanie nie. Mimo, że w Polsce jesteśmy, myślę, niekwestionowanym liderem, jeżeli chodzi o rynek ten projektowy, profesjonalny, to Polska w strukturze naszych przychodów to tylko kilkanaście procent. Z firmy rodzinnej staliśmy się już kilka lat temu firmą globalnym, o globalnym zasięgu i nadal kontynuujemy ten wzrost już nie tylko organiczny, bo byłoby to ciężko byłoby zachować aż taką dynamikę. Natomiast rozwijamy się też poprzez akwizycje na rynku europejskim. W ślad za akwizycjami dołączają do naszego portfolio również firmy z sektora nowoczesnych usług z całej Europy, już nie tylko z Polski. Natomiast nie ukrywamy, że pierwsze przetarcia w całej grupie wychodziły jakby z tematów, które przynosiliśmy w Polsce. A jak wygląda w ogóle podejście firm, centrów operacyjnych typu BPO, SSC, GBS, R&D, nieważne, to możemy sobie nazywać je różnymi trzyliterowymi skrótami, w ogóle do kwestii środowiska pracy. Czy to jest coś, na co w ogóle te firmy zwracają uwagę, czy generalnie liczy się cena zakupu mebla i tyle, kupujemy tam, gdzie najtaniej, czyli tak jak sektor publiczny? Tu jest duża świadomość akurat w tym sektorze, a my nie ukrywamy, że wraz z tym portfolio klientów, które udało nam się ściągnąć do grupy, my też się uczyliśmy. Ja gdy zaczynałem pracę w nowym stylu, to o środowisku pracy nie mówiliśmy jako zupełnie o kompleksowym podejściu do tego tematu. Bardziej stawialiśmy na produkt, dobrą cenę, przede wszystkim bardzo dobrą jakość. Natomiast wraz też z przejęciami u nas i dołączaniem do naszej grupy kolejnych firm, zaczęliśmy się mocno uczyć od naszych kolegów z zachodu takich tematów jak ergonomia, właśnie ten workplace, a na kilku pierwszych kompleksowych, dużych tematach biurowych właśnie głównie w centrach usług wspólnych, jak chociażby w firmie HSBC, poznaliśmy, co to jest kompleksowe podejście do workplace'u z przemyślanym założeniem projektu od A do Z, z udziałem architektów nie tylko lokalnych, ale też międzynarodowych, z udziałem firm project managementowych i tak naprawdę dla nas to nie tylko świetny sukces sprzedażowy, ale przede wszystkim kupa nauki. A to pociągnijmy dalej ten temat. Co to znaczy? Co masz na myśli mówiąc kompleksowe podejście? To znaczy, że pierwszy raz spotkaliśmy się z takimi elementami jak chociażby świetnie opracowany brandbook, gdzie oprócz samych założenia dotyczących produktów i ich użyteczności widzieliśmy
jaka kolorystyka do danych stref musi być przewidziana, jakie zadania w danym centrum są wspierane danymi strefami, chociażby w biurze. Pierwsze elementy, które teraz są tak popularne, jak właśnie focus roomy, miejsca do pracy cichej, miejsca do pracy kreatywnej, chillouty, które też były przemyślane pod strukturę jakby zatrudnienia, to te elementy, które właśnie wtedy pojawiły się i były dla nas nowością. Teraz po kilku latach jest już to standard, a wręcz myślę, że nasza branża przejęła troszkę rolę takich implikatorów, powiedzmy, zmian i tych trendów, które sami próbujemy klientom przemycać, bo przy tak dynamicznym wzroście całego sektora klienci zwracają mocną uwagę teraz na jednak wyróżnianie się spośród tłumu pracodawców o podobnym profilu. Wiemy, że w niektórych branżach mamy bardzo spłaszczone chociażby wynagrodzenia i stąd ta cała rywalizacja chociażby biurami. Jednym z elementów, prawda, tej rywalizacji o pracownika są biura, o czym też mówimy już od kilku lat. I wcześniej to firmy z tego sektora nas uczyły mocno podejścia jakby do trendów, do organizacji przestrzeni pracy. Natomiast teraz sytuacja troszkę się odwróciła i to od nas wymagają raczej tego podejścia bardzo kreatywnego. A powiedz mi, widać jakieś różnice na przykład w podejściu do tego, jak taka przestrzeń powinna być zaaranżowana pomiędzy firmami, które już nieco dłużej są w Polsce? I na przykład doszły do czegoś takiego, że albo zmieniają biuro, albo po prostu wymagają jego odświeżenia versus zupełnie nowi gracze, którzy pojawiają się tutaj. Są jakieś różnice, czy generalnie to jest podobne podejście do tematu? Myślę, że ono znacząco się nie różni. Nadal mamy, nawet dla nowych graczy, nowi gracze korzystają z menadżerów, którzy tu sprawdzili się na miejscu i są obecni na tym rynku już wiele lat. Fajnie, że pytają się osób lokalnych o to, jak powinno wyglądać tutaj biuro i na co pracownicy w danej lokalizacji zwracają mocną uwagę. Oczywiście tutaj nie uciekniemy od podejścia standaryzacji globalnej, bo w niektórych firmach i niektórych projektach jest ona narzucona z góry i jakby tutaj biura są powtarzalne w całej Europie czy na całym świecie. Natomiast są projekty bardzo, powiedzmy, ustandaryzowane, ale z takim elementem lokalności. I tutaj jest też pole do tego, żeby osoby, które będą pracować nawet w takim newcomerze, jak my to określamy, miały możliwość przeniesienia dobrych praktyk ze wcześniejszych swoich organizacji właśnie tutaj lokalnych. Jeżeli chodzi o takie refresher biur, czyli firm, które są na rynku już sporo lat, i próbują coś zmienić w swoim biurze, to my zauważamy tak naprawdę, że to też te ilość zmian i jakość może tych zmian, czy intensywność zmian jest uzależniona też od danej pozycji i ilości, czy różnych działów, które w tej organizacji występują. Nie ukrywam tutaj, że prym wiodą nadal informatycy i często piętra przygotowane dla informatyków odbiegają zupełnie standardem od pięter, które są przygotowywane dla całej reszty. A dlaczego? Co tam jest takiego unikalnego? Nie potrzebują, nie wiem, więcej przestrzeni, większych biurek, czy po prostu ma być, nie wiem, bardziej science fiction, fantasy, czy coś w tym stylu? Myślę, że jeszcze się nie urodził nikt, kto by zrozumiał jakby podejście tej branży. Ja sam uważam często, że mocno zarządzający danymi firmami rozpieścili naszych kochanych informatyków. I często prześciganie się jest troszkę, uważam, robione w sposób ślepy. Oczywiście najtrudniej pozyskać, prawda, talenty właśnie w tym sektorze. Stąd wydaje się, że ten wyścig o te talenty nabrał trochę takiego tempa, czasami aż zastraszającego, czyli poszukujemy drogi, która niekoniecznie jest akurat dobra czy odpowiednia dla zespołu. Sami często spotykamy się z tym, że zarządzający przestrzeniami w organizacjach prześcigają się i to często nawet na branżowych eventach są takie dyskusje, chociażby o tych osławionych chillout roomach, czyli co macie w chillout roomie. Tu wymieniane są, prawda, sprzęty typu PlayStation czy piłkarzyki, bilard i tak dalej. Tu można tą listę
rozszerzać. I osoba jakby z konkurencji zaczyna po prostu sobie odhaczać, które z elementów ma, których nie. I nie dąży do tego, żeby zapewnić zespołom to, czego akurat oni by potrzebowali, tylko żeby być konkurencyjnym w stosunku do swoich, prawda, tutaj najbliższej, prawda, firmy, z którą konkurują na rynku właśnie o te talenty, na zasadzie posiadania może jednej rzeczy więcej. Troszkę się to zaczyna zmieniać, co cieszy, bo coraz częściej organizacje powierzają, czy to nam, czy agencjom nieruchomości, architektom, robienie badań, optymalizację przestrzeni pracy, w których jednym jakby z punktów całego takiego badania są chociażby wywiady z pracownikami już na szerszą skalę i przedstawianie im, jakie możliwości tak naprawdę mają i jakie dodatkowe funkcje zapewniłyby im to, że to miejsce byłoby dla nich lepsze. I co się okazuje, wcale nie są to piłkarzyki ani PlayStation, prawda? Tylko elementy, na które często jeszcze kilka lat wcześniej pracodawcy nie zwracali takiej uwagi. No dobra, to słuchaj, to odstawmy sobie na bok te piłkarzyki, darty, PlayStation czy akwarium i tak dalej, bo to różne takie cuda już w biurach i widziałem, ale rzeczywiście mam wrażenie takie, że na początku dużo idzie energii w to, żeby takie pokoje, chill out roomy czy jakieś inne strefy były robione, a potem im dłużej się w tej firmie jest, tym mniej to jest wykorzystywane. Ale chciałbym wrócić do jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie do tego, że jednak miejsce pracy wymaga konkretnych standardów. Musi spełniać pewne wymogi. Czasami są to elementy narzucone przez BHP, czasami przez jakieś tam inne wymogi. Powiedz mi, jak powinno wyglądać takie idealne miejsce pracy? Co należy wziąć w ogóle pod uwagę, tworząc miejsce pracy? Mówię tutaj o środowisku biurowym, tak? Poruszamy się po biurowcu, po strefie open space'u. Jak w takim, co należy w ogóle brać pod uwagę, tworząc miejsce pracy? Myślę, że tutaj ile osób zapytasz, tyle będzie opinii. Myślę, że takie idealne miejsce, idealne dla wszystkich, nie istnieje. Natomiast są pewne przesłanki do tego, żeby stworzyć miejsce jak najlepsze dla danej organizacji. Tutaj powiedzmy. No to czym się kierować? Na pewno ergonomią. Ja tutaj mocno jestem w tym obozie, które stawia ergonomię ponad chociażby nawet design. Uważam, że ergonomicznie dobrane stanowisko pracy na końcu dnia, na końcu naszego biznesu będzie tym dodatnim punktem, który może tak naprawdę przeważyć sukces naszej organizacji w stosunku chociażby do najpiękniejszego biura z najwspanialszym brandingiem, jaki możemy zobaczyć w kolorowych obrazkach, w Google'ach i tym podobnych, prawda? Natomiast ergonomia jest nauką, która jeszcze kilka lat temu była niedoceniana. Nas samych zaczęli uczyć o ergonomii, podejściu ergonomicznym do projektowania zarówno produktów, jak i biur, nasi koledzy z Niemiec. Tam często instytuty już stricte medyczne ingerują w samą certyfikację produktów i osoby, które, prawda, potrzebują produktów, mają pewne schorzenia lub potrzebują, pracują w specyficzny sposób, mają pewność, że chociażby kupując dany produkt, zapewniają sobie jak najbardziej prozdrowotne podejście. Myślę, że w dzisiejszych czasach jest to nie do przecenienia. To słuchaj, to temat, taka szybka wrzutka ergonomiczna. Biurka regulowana wysokość czy standardowa? Oczywiście, że regulowana. Tutaj to nie ulega żadnej wątpliwości, że no jest to nieporównywalny produkt w stosunku do 1:1. Ciężko to porównywać. Ja uważam, że sukcesem całego sektora BSS, chociażby w Polsce, jest to, że w 90% zapytań ofertowych pojawiają się pytania o biurko z regulacją, czy to elektryczną, pneumatyczną, manualną. Jeszcze nie wszystkie organizacje jakby korzystają z tych rozwiązań, natomiast widzimy tutaj bardzo dynamiczną zmianę w dwie strony, zarówno jeżeli chodzi o potencjał nabywczy naszych klientów, jak i z naszej strony o te produkty, jak one się rozwijają, bo my mocno inwestujemy w rozwój produktów właśnie
opartych o elektryczną regulację wysokości. Wprowadzamy nowe rozwiązania, które są o wiele tańsze niż były kilka lat wcześniej. Co ciekawe, prawda? Bo wszystkie ceny, powiedzmy, rok do roku można porównywać, że są w trendzie wzrostowym. Natomiast no, robimy wszystko, żeby jak najbardziej te produkty dopasować również ceną, żeby różnica pomiędzy stanowiskiem na tak zwanych czterech nogach, a stanowiskiem z elektryczną regulacją było jak najmniejsze i to myślę, że nam z sukcesem się udaje. Poza tym stosujemy tutaj prostą kalkulację, rozmawiając z klientami. Umowy najmu to są umowy raczej długoletnie i wystarczy tak naprawdę przeliczyć sobie korzyści wynikające z użytkowania takich stanowisk pracy, podzielić to na ilość dni obowiązywania naszego kontraktu z wynajmującym i okazuje się, że tak naprawdę koszty danego stanowiska pracy nie odbiegają od kosztów owocowych śród, czy czwartków, czy innych benefitów, które są obecne właśnie w korporacjach. No to jest ciekawy temat dotknąłeś odnośnie tych umów najmu, bo teraz no, żyjemy jakby nie było w czasach pandemii, która przekłada się na to, że głównym najemcą jest czyste powietrze w naszych biurach, a pracownicy pracują w domach. No i to wielokrotnie stwarza takie sytuacje, że firmy negocjują sobie jakieś zwolnienia czynszowe z uwagi na to, że nie wykorzystują tych biur zgodnie z ich przeznaczeniem. No i tutaj słyszałem już kilkukrotnie, że deweloperzy idą na rękę, ale wydłużają termin samego najmu, czyli te umowy ulegają tak jakby trochę wydłużeniu o kilka miesięcy za to, że się można spodziewać tego, że przez okres obecny nie płaci się opłat wynajmujących, no, za wynajem powierzchni, no, ale do brzegu. Chodzi mi o to, że firmy wysłały swoich pracowników do domu. No to ci pracownicy w domach mają różnego typu warunki. No ja akurat mam pokój taki dedykowany do tego, gdzie mogę sobie przy biurku usiąść, wszystko fajnie i to biurko jeszcze miałem. Ale powiedz mi, czy obserwujecie taką sytuację, że na przykład pracodawcy zwracają się do Was z zapytaniami, z pewnymi pomysłami, żeby przygotować ofertę wyposażenia mieszkań, domów swoich pracowników, taki podstawowy zestaw, nazwijmy to, meblowy? Ja tutaj posłużę się nomenklaturą znaną ze sportu walki, której zarówno ja, jak i ty jesteśmy fanami, czyli my zastosowaliśmy tak zwany cios wyprzedzający i od razu, jak nastąpił tak zwany lockout biur, wyszliśmy do naszych klientów, do naszych partnerów już z gotową ofertą, szytą na miarę ofertą korporacyjną pod tak zwane home office'y, czyli skracając temat i nie rozwijając tutaj szczegółów, nasi klienci, nasi partnerzy otrzymali propozycje kilku produktów wyselekcjonowanych z ograniczonym wyborem chociażby kolorystyki, żeby jak najbardziej uprościć sam proces. Były to biurka elektryczne, biurka standardowe, stacjonarne, trzy modele krzeseł, powiedzmy ergonomicznych, ale też ekonomicznych, jeżeli chodzi o cenę. I my zaproponowaliśmy zakup korporacjom takich rozwiązań na bardzo dobrym upuście, z lepszą niż standardowym terminem realizacji, bo byliśmy zatowarowani właśnie już pod te rozwiązania i z możliwością dostawy kurierem do door-to-door do klienta końcowego, czyli pracownika danej korporacji. Kilku klientów z tego skorzystało, natomiast gros firm oddało jakby decyzyjność pracownikom, czyli tak naprawdę nie wzięło na siebie ciężaru przeprocesowania właśnie takiego chociażby zakupu, prawda? I tutaj troszkę się ten temat rozmył, natomiast on jest nadal aktualny. Ja codziennie odbieram telefony od znajomych z różnych korporacji, którzy tutaj proszą, żeby poratować ich ergonomicznym krzesłem, bo dopiero teraz zaczęli doceniać to, co firma wcześniej im dawała. W części korporacji ten temat został rozwiązany tutaj też przy jakiejś naszej pomocy
tym, że pracownicy mogli przywieźć sobie do domu swoje stanowisko pracy. Nieraz my obsługiwaliśmy kwestie transportu, logistyki, demontażu, montażu. Wow, czyli poczekaj, stop, chwila. Czyli nie tylko komputer, ale po prostu biurko i oczywiście. Krzesło? Oczywiście. Tutaj jakby krzesło, zwłaszcza krzesło, jest integralną częścią, jak się okazało, wyposażenia i oprócz samego laptopa w wielu firmach można było umawiać się po prostu na odbiór tych krzeseł, zabranie krzesła do domu. O, no to bardzo ciekawy pomysł. Myślę, że z kawałkiem blatu no to nie ma już takiego dużego problemu, natomiast z krzesłem już tak. Ja chciałbym pochwalić, bo są klienci też w naszym portfolio, nasi klienci stali, jak chociażby wspomniane HSBC, które wcześniej zakupowało krzesła już dla swoich pracowników właśnie pod pracę zdalną kilka lat wcześniej. I myślę, że tutaj jakby udostępniając pracownikom możliwość pracy zdalnej, oni podeszli do tego bardzo rozsądnie, bo od A do Z przemyśleli cały proces i stworzyli, zapewnili możliwość stworzenia takiego właśnie miejsca do pracy zdalnej w domu. No bo teraz mamy tak naprawdę operację na żywym organizmie i wcześniej z klientami zastanawialiśmy się nad całym procesem wypuszczenia pracowników do domu, nad podejściem benefitowym, czyli umożliwieniem w jakiejś określonej liczbie dni w tygodniu, w miesiącu pracę zdalną, gdzie to często pracownicy musieli podpisać, prawda, dla działów BHP jakieś pismo wskazujące, że mają w domu warunki do tego, żeby pracować, prawda, zdalnie i pracować zgodnie z kodeksem pracy. Natomiast teraz zostaliśmy wszyscy wypuszczeni do domu. Jest to no, ciekawy eksperyment. Myślę, że za parę miesięcy będziemy sobie go analizować na wszystkie możliwe sposoby. No to na pewno, to na pewno. Ale tu wspomniałeś, że HSBC tak wyprzedziło rynek i już wcześniej zaopatrywało się w krzesła chociażby na czasy kryzysu, czy też lockdownu, czy home office'u, jakkolwiek tego może nie nazwiemy, bo już te hasła są dla mnie tak tożsame jedno z drugim, że nie wiem, co było pierwsze. Ale mam jeszcze jedno pytanie i to też takie trochę nawiązujące do wyprzedzania pewnych trendów i rynków, a mianowicie kwestia edukacji rynku. Bo ja powiem szczerze, że jestem osobą, która uwielbia czytać raporty. Ja wiem, że czasami to się wydaje, że ludzie tworzą raporty tylko po to, żeby je tworzyć, a nikt ich nie czyta, a ja należę do tej grupy, co lubi czytać. I natknąłem się już na sporo waszych opracowań, które były przygotowywane przez waszych badaczy przez ostatnie lata. Powiedz mi, na co zwracacie uwagę, tworząc raporty i co chcecie, aby one wywołały wśród waszych klientów, partnerów biznesowych? Znaczy naszym założeniem, tak jak mówię, my podeszliśmy do całej branży BSS-u w sposób jakiś tam ustrukturyzowany, zresztą z dużą twoją pomocą. Myślę, że to był 2016 rok chyba, jeżeli się nie mylę, lub 15. I naszym założeniem od samego początku było wejście w ten sektor w sposób merytoryczny, czyli merytoryka, a nie sprzedaż. Merytoryka miała tak naprawdę napędzać sprzedaż w dalszym kroku. Miała być ona tak naprawdę ta sprzedaż wynikową tych naszych działań, które podjęliśmy w związku z tym, że troszkę przestawiliśmy też pewne działy w naszej organizacji. Kilka lat temu powstał dział, który u nas nosi nazwę WRC, czyli właśnie Workplace Research and Consulting. Zespół złożony z architektów, socjologów, psychologów biznesu, specjalistów od optymalizacji właśnie przestrzeni chociażby biurowej. I tutaj zaczęliśmy się pojawiać na dużej ilości eventów z jakimś naszym know-how, prawda? Stwierdziliśmy, że my tak naprawdę etap globalnego dostawcy rozwiązań biurowych mamy już za sobą i chcemy przejść na ten kolejny etap, czyli chcieliśmy zostać profesjonalnym doradcą klienta. Doradcą, który jest w stanie pomóc mu na każdym etapie zmian nie tylko wyposażenia meblowego, ale całej tej drogi transformacji biurowej, często transformacji, w której nowe biuro jest tylko jakąś wynikową, ale często były to dynamiczne zmiany jakby całych firm. I my musieliśmy się troszkę na tym lepiej znać, nad oczekiwaniami klientów,
i tym, co oni planują tak naprawdę robić w swoich organizacjach, czyli musieliśmy zrozumieć pewne procesy, które zachodzą w środku. A my w drugą stronę staraliśmy się odwdzięczyć jakby naszym know-how, bo my chociaż od 2016 roku jesteśmy może bardziej aktywnie obecni w tym sektorze, to jak sobie analizujemy, to nasza sprzedaż tego sektora to już się klaruje w latach, początek lat pewnie 2000. I wcześniej po prostu nie analizowaliśmy naszych klientów w stopniu pewnie wystarczającym, żeby zrozumieć dokładnie, co to biuro ma dla nich, jakie biuro ma dla nich znaczenie i jakie funkcje tak naprawdę odbywają się poprzez pryzmat chociażby samego wyposażenia. Dlatego też w naszych raportach, w naszych wydawnictwach przede wszystkim rządzi merytoryka. Jak sobie pewnie możecie przejrzeć, pewnie część z Was miała możliwość zapoznania się z pewnymi materiałami, które też dystrybuujemy chociażby na eventach, na których jesteśmy partnerami, to tam nie ma stricte oferty handlowej. Oczywiście ładne zdjęcia są, ale one są w pokazany sposób jakby case'owy. Jest tam naprawdę mnóstwo takiej praktycznej wiedzy, którą my pozyskiwaliśmy latami, której też się uczyliśmy, na przykładzie naszych klientów. Oczywiście badamy to, robimy te raporty i badamy rynek zarówno sami, jak i z partnerami, bo część naszych raportów znajdziecie na naszej stronie, mamy taką osobną zakładkę wiedza, w której dzielimy się poszczególnymi artykułami na temat trendów, które pojawiają się na rynku biurowym, ale są też raporty już, które też zostały wydane w sposób, powiedzmy, też drukowany, one są obszerniejsze. Jako przykład mogę tu powiedzieć o chociażby raporcie Czego pragną programiści, gdzie zbieraliśmy ankiety, wiedzę od całego sektora IT, czyli zarówno pracowników, freelancerów, jak i dyrektorów dużych organizacji, naszych klientów, nie tylko. I staraliśmy się dojść tak naprawdę, wyszczególnić sobie elementy, które są ważne dla takiego idealnego biura i na końcu jakby efektem tej ankiety było też zwizualizowanie tego biura. To myślę, że było dość ciekawe i zarówno ten raport, jak i inne były współtworzone chociażby z firmą Antal. Czyli oni nam zapewnili wsad HR-owy, a my odwdzięczyliśmy się też i pokazaliśmy tam nasz know-how, jeżeli chodzi o samą przestrzeń pracy. Takim świeżym raportem jest raport o akustyce, 8 mitów o akustyce. Wiemy, że akustyka pojawiła się już kilka razy jako temat, może bolączka współczesnych biur, zwłaszcza open space'ów. My, i nie tylko my, ale też cała konkurencja posiada rozwiązania akustyczne. One są coraz modniejsze, coraz częściej używane. Natomiast my podeszliśmy do tego w sposób bardzo analityczny, zwłaszcza, że na pokładzie mamy zespół akustyków. Sami nasze rozwiązania badamy nie tylko na Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie certyfikujemy te produkty, ale też mamy własne centrum badawcze w Jaśle i chcieliśmy się podzielić tą wiedzą, jak w mądry sposób rozumieć tę akustykę, prawda? W sposób taki dla klienta efektywny też kosztowo. Pokazać mu, że przylepienie pięknej gąbki na słupa w biurze czy na kawałek ściany za bardzo duże pieniądze nie naprawi mu tej akustyki i żaden z naszych czy konkurencji mebli też nie zbawi akustyki w biurze, tylko jest to podejście kompleksowe od zaczynając od sufitu, kończąc na wykładzinie. Więc troszkę szerzej patrzymy na to niż tylko na kwestie samych produktów, które jakby sprzedajemy. Słuchaj, powiem tak, obserwuję naszą linię czasu i przekroczyliśmy 25 minut. Co zresztą nawet nie wiem, kiedy nastąpiło, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą bym strasznie chciał się Ciebie zapytać, a mianowicie wrzuciłeś nie dalej jak dzisiaj na swój profil na LinkedInie taką informację o rozwiązaniach Safety Solutions, która, jak ja zrozumiałem, jest dostosowana do zmieniających nam się troszeczkę realiów w przestrzeni biurowej, do których musimy się dostosować z uwagi na panującą wokół nas chorobę. Możesz ze dwa zdania na koniec powiedzieć o tym, czym są Safety Solutions? Jasne, tak jak wspomniałem, my w pewnym momencie staliśmy się doradcami klientów i doradzamy przede wszystkim klientom,
jak efektywnie planować biuro. A efektywność też nieodłącznie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jest powiązana z elastycznością, co też widać w trendach biurowych. Biura mają być przede wszystkim ergonomiczne i elastyczne, dostosowane do właśnie zmieniającego się otoczenia, zmieniających się działów, do podejścia agile'owego, rozproszonych zespołów. I tak naprawdę ta nasza ulotka, te nasze produkty, które właśnie pokazaliśmy w tym tygodniu szerzej do naszych klientów, to tylko dozbrojenie jakby istnieje, że tak powiem, dozbrojenie naszych mebli, nie tylko naszych, do sytuacji, którą mamy w tym momencie. Jesteśmy z naszymi klientami w stałym kontakcie. Ja jestem bardzo dumny też jakby z naszego, ze swojego zespołu, bo my kilka projektów doprowadziliśmy do końca z sukcesem właśnie w, powiedzmy, w szczytowym okresie całej pandemii. I patrząc na to, jak klienci zachęceni powrotem do biur zadają nam pytania o to, jak te biura dostosować przy braku tak naprawdę lub bardzo skromnych wytycznych ze strony czy to rządowej, czy z sanepidu, no to znowu myślę, że na barkach naszej branży spoczęło to, żeby przedstawić tak naprawdę rozwiązania proste, efektywne. My traktujemy to oczywiście jako sytuację przejściową, ale pojawiły się rozwiązania właśnie oparte na rozwiązaniach Plexi, gdzie dozbrajamy chociażby panele, oddzielamy stanowiska pracy, utrzymujemy bezpieczny dystans. Przy pracy zmianowej wskazujemy te krzesła, które chociażby są, mają pozostać wolne, więc tak naprawdę elastycznie podchodzimy do nowej organizacji w biurze, próbując dostosować już biuro istniejące do jak najbardziej, do maksymalnego obciążenia, jakie może przyjąć przy uzyskaniu wszelkich możliwych zasad bezpieczeństwa. Ja tak dla przykładu powiem, że nasze biuro na Jasnogórskiej wraca do pracy w pełnym wymiarze 1 czerwca i dzięki właśnie tutaj naszemu działu architektów i właśnie konsultantów udaje nam się uzyskać, najprawdopodobniej uda nam się uzyskać, oczywiście będziemy o tym informować, to, że wszyscy mogą wrócić do biura 140 osób w jednym czasie poprzez rearanżację danych systemów, które tam są. Na Jasnogórskiej w Krakowie. Dokładnie tak. Sebastian, słuchaj, przeszliśmy przez Safety Solutions, rozmawialiśmy o brandbookach, które ułatwiają Wam troszeczkę pracę, ale też i o zmianie roli, jaką firma, która de facto na początku zajmowała się produkcją mebli, a przeszła do takiego doradcy ergonomii pracy i tego, w jaki sposób w ogóle tworzyć przestrzenie biurowej. Ruszyliśmy nawet temat WRC, to mi zabrzmiało trochę jak element wyścigowy w naszej dyskusji. No i też wspomnieliśmy sobie o sportach walki, których ja rzeczywiście też jestem wielkim fanem i już bardzo się cieszę, że w ciągu ostatnich 2 tygodni UFC powróciło do swoich walk. Mnie co również prawda, to bardzo cieszy. Co prawda na razie jeszcze bez publiczności, ale co zrobić, tak to musi być. Powiedz mi chyba najłatwiejsze pytanie z naszej dzisiejszej dyskusji, na które dosyć szybko spodziewam się, że mi udzielisz odpowiedzi. Gdzie Ciebie znaleźć? Jak Cię szukać? Jak dopytać się Ciebie, gdyby ktoś chciał po tym dzisiejszym podcaście jednak pociągnąć Cię za język i dostać nieco więcej informacji? Odpowiem tak, jak odpowiadasz Ty w podcastach, czyli najprościej znaleźć mnie oczywiście na LinkedInie. My nasze biura handlowe w całej Polsce mamy też otwarte, gdzie można mnie znaleźć w Office Inspiration Center w Krakowie, do którego oczywiście zapraszam osobiście z zachowaniem wszystkich, prawda, tutaj przy zachowaniu wszystkich elementarnych zasad bezpieczeństwa, które teraz są nam nałożone. Pracujemy nieprzerwanie oprócz obowiązkowej kwarantanny, którą byłem tutaj uprzywilejowany, żeby odbyć. Jakby nieprzerwanie cały czas funkcjonujemy, cały czas dostarczamy klientom projekty do końca, co mnie też niezmiernie cieszy. Bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Oczywiście linki zarówno do Twojego LinkedIna, do strony nowego stylu, już nie grupy Nowy Styl, tylko nowego stylu, jak i również do Waszego profilu na platformie Outsourcing Portal
oczywiście załączę do dzisiejszego odcinka. Tymczasem serdecznie Ci dziękuję za to, że byłeś z nami. No nie wspomnieliśmy jeszcze o jednej rzeczy, że jesteś ambasadorem Pro Progressio w Krakowie. Oczywiście i tutaj też zapraszam do kontaktu wszystkie firmy, które chcą poszerzyć wiedzę na temat nie tylko meblarstwa, ale całego otoczenia rynkowego właśnie sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dzięki bardzo. Dzięki wielkie.